Witajcie, Enda Staraksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z GTA 5. No i postanowiłem, że w tym odcinku zrobimy sobie tą misję główną dla Michaela, a później to jeszcze ewentualnie porobimy jako Franklin. Więc teraz za chwilę się przesadzę na Michaela i będziemy nim grać. No i sobie zrobimy właśnie tą misję główną dla niego. Mówię, to brzmi z głowy, ponieważ ta misja jest dosłownie pod jego domem i chciałbym już tą misję wykonać, żeby później nie musieć się martwić tym, że jak pojadę sobie do jego domu, to spadkowo to misję rozpocznę. Aha, tylko Michael, widzę, udał się tutaj właśnie. No niezbyt mi to odpowiada i myślę, że chyba wezwałem taksówkę. Jak widzę, dostałem wynagrodzenie. Tak na twoje pieniądze? No, już mamy 400... miliony jako Michael. No jest trochę pogra w tej giełdzie i myślę, że już niedługo kupię mu kolejne kino. Okej, oglądałem się za tym copem, dracipem, teraz co też mam. Okej, czyli będę teraz mogła pomóc się wykonać, gdy się przysłał to znowu na Franklina. No to w takim razie wykonamy sobie w tym odcinku z dwie misje fabularne, no a potem zobaczymy, może coś jeszcze zrobię. Najpierw jednak wolę sobie wykonać tą misję dla Michaela. A to ma ładny spik, to jest mu taka chciała. To, mam nadzieję, że kiedyś, no. Taki będę miał. Dobra, rozpoznam tą misję. A tutaj, okej. Okay. Rodzinne pojednanie. No właśnie, rodzinne pojednanie, niestety. You okay? I get so mad and I can't control things, and then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now, and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just, well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. And the ones that I don't really like, it's not because they're gay. So lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other, and you're just a drunk, lame dad. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? What? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off-topic can you buy me a car. I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined. And secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job. Because I don't have the money to buy you a car. No nie, wcale, masz 40 miliony, Michael. Which way? I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway. Please don't die, okay? Masz 40 miliony. A mówię, z kasy nie ma. Za takie pieniądze to ja mogę kupić 10 samochodów. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all. But what's she gonna do for the other 6 hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. Right, alright, alright! I can take a fucking hint! Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Ech, no Michael mógłby sobie dać spokój z tą rodziną, ale nie. Excuse me? Gdybyśmy musieli znowu tego toksyzmu za mną uzerać. A było fajnie bez nich. Zwróćcie mi go i trochę mi szkoda, ale Amanda to jest toxic type.
toksyczna kobieta. Dziwna jest ta rozmowa. What's been happening with you? Thanks. It's anyone's guess. Yeah. Yeah, I get it. You were out of the city? Sure, you guys were gone, so I thought I'd, you know... Let's maybe not pretend it was anything to do with us. Those beast Hispanic dudes with automatic weapons and blacked out windows, they kind of made me think it was an involuntary exodus. Yeah, okay. That'll work. Ja się dziwi domyśla, że zostaliśmy wygnani z miasta z drogą tego Martina Madrazo. Yes, we better walk up to him. No caffeine. Come on. Your curling has been sluggish for weeks. A little bit less lifestyle guru and a little bit... excuse me, I'm trying to write a screenplay. Shush, woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael. Hi, Mom. Hi, Jimmy. These two... A picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey, oh! That's my son! Amanda, come. I have a new unitard on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. Is he alive? Yeah, he's fine. Listen, Amanda. I'm meaning to say to you, I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic... old drunken mess and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. Someone say... Shut up! I guess we could try. All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on, get up, you idiot! Yoga? No, no yoga. All right, you know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, but what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Oh. Come on, I want one too, later. Chyba mi się tego nie chce komentować. To jest tak zanujące. Lepiej to What? Tracy's getting another tattoo. No, oh god no. That Laszlo guy's there. Laszlo? That asshole? What's he want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on Fame or Shame after you and Uncle T cut her cameo short. Well, maybe we ought to help her out with that. Maybe we ought to. Wow, w taki sposób o to pomyślałeś. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's burst eardrum is more than okay with me. Yeah, I mean with me and your mom. I think it's an important first step in, like, the direction of okay, if you know what I mean. Yeah, I know what you mean. Here's the tattoo shop. Dobra, to idziemy. We're looking for something hip that... You know, says I'm capable of violence, but I'm awesome in the sack. So listen, babe, if you want to make it in Vinewood, you gotta do whatever it takes. Even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So you'll let me on the show if I blow you? Yes, and if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh. Whoa! Laszlo. Dude, that was entirely out of context, bro. Jim, you find the Inkslinger, sit on him. Laszlo here is gonna have a little cosmetic work done. No, please. Whoa, stay put, you lame ass Mark. Sure, kid. What? Teraz Mike go potraktuje. Are you popping a fucking tent over here, you fucking psych? You made me a pouty fucking hipster. Great. Ow. Oh, that looks purty. Here, let's get rid of this. Oh, my God! Papa Bear!
What's Daddy number two gonna think about this? Let's not get him involved. Let's do. Teraz mu zrobi tatuaż. Just relax, okay? Prison rape. No, don't. How about I draw those three little pubic hairs on here too? There we go. Oh, that's nice. You got like a camera phone or a mirror? Oh yeah, I'll get you a mirror. Smash you upside down. A jeden psuchu mu zrobił tego kutasa. Snip, snip. Oh, this is a real one. Myślałem, że na plecach. What are you doing? No, that's my signature, my ponytail. Now I gotta get extensions. No, what you gotta get is my daughter, whatever she wants. Yeah, without sucking on your piddle stick. Look, okay, guys, that was a joke. I'm a clown. I'm a sad, lonely little clown. Hey, you're gonna put her on your show, and you're gonna make sure she looks good. Look, okay, I got a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle. Just do it! Yeah. Okay. All right, Trace, let's go. We gotta get to the therapist. What? So, I'll, like, call you or something, okay? Bye. Ever a family that needs therapy. My ponytail. How do I look? It's not good, is it? To jest droga sama, na to zasłużyłeś. It's a tattoo gun. It's one of those skills you pick up in prison. You know, inking your name on your cellie's ass. Ew, are you serious? Come on. No. Not quite. Czyli teraz musimy jechać do tego typa, który znowu z nas zezre pieniądze. No, bo Amanda jest walnięta na łeb. Tranquility all over the bean machine baddie. To be honest, and I know it's karmically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? Show up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee. I contort my junk all day long, and I don't act all superior about it. Just a little ashamed and empty inside. Overshare. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're like, finally, like, using your powers of selfishness and rage for, like, good. Not an objective universal good, but like a subjective what's in our best interest kind of good. Fuck yeah! Awesome! Let's rob somebody! Do it, Dad! Yeah! Do it! Enough! Okay? I love that we're getting along, but knock it off. Yeah, don't, like, actually rob a liquor store. That might, like, kill the mood. Fucking therapy. Let's do that shit. Hey. How about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. And seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescriptions I need, at least for the meantime. Thank you. Michael, kids, let's go inside. Okay. To jest w sumie chyba najbardziej kryzysowa ta misja w tej grze. Nawet nie mam za bardzo tego komentować, bo to się samo komentuje. Amanda. Hello. Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Powiedziała ta, która z pozytywem to ma tyle wspólnego, co w sumie Max z Life is Strange. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Nie, to jest Bloom. No, normally there's a whore beneath you. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Gee, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and
the both of your children, you kill people and then you sit in the... Nie żeby ci kiedykolwiek zalezało na dzieciach. Ja, no to akurat prawda. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No, wait. We'll both get a center. Before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You're fucking ain't right, I'm deranged. How could I not be? Treści już tego szukać nie można. I should have had you locked up years ago, you stupid Do shit. It. Do it. I'll put you in a fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Minęły 2 minuty. Great. To jest ta jego sesja terapeutyczna. Dwuminutowa sesja. Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What? Double? Squared. Of course. No, znowu wyciągnie pieniądze. Jak to jest ciul. So you gonna come home with me or what? Guess we'll give it a try. All right. Kids. Ech. 4000 nam zabrał ham. Nie, no serio, stwierdzam, że ja bym sobie odpuściła. You know, there was a moment there. I thought, what? I don't know, like maybe we still had a way. To pojednanie. Maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. All right. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No, not demands. I'm saying you're right. Something was broke, and we gotta work at fixing it. We do. All of us. Yes, Mom. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach, or the juice guy, or the dog walker. Oh, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or Dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster, Trevor? There's no... Oj, Trevor to by się chyba wściekł, gdyby to usłyszał. Is he coming to the next therapy session? What? No! No! Jeez! Just one thing, Michael. Trevor to by tego typa zabił. And don't get killed. Can you do that? I give it my best shot. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. And no more hookers or other women. Yeah, Dad, gross. You're better than that, Pop. Guys, I'm not really comfortable having this conversation. Just keep it in your pants, okay? Yeah, it's so demeaning how you treat women. Here we are, home sweet home. Remember this place? Dobra, skończyli gadać. Cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. No, teraz mi się nie zgadza. Dobra, trudno się mówi. Mamy to z głowy. Pozostawię to bez komentarza wszystko, bo nie chcę mi się naprawdę komentować z tej zanującej misji. Trevor! Co ty coś znowu narobił najlepszego? Ja podziękuję za granie tym panem. Pozwolę się przesunąć na Franklina. Więc zastrawiam misję. Ja dobra, zrobimy sobie tę misję w którymś odcinku. Może kolejny odcinek z kolei poświęcony na to pobocne. W sumie to będzie dobry pomysł. Kolejny odcinek poświęcony na to pobocne. Alright, don't fuck it up. Alright.
Na razie no, jeszcze w tym odcinku trochę fabuły porobimy. Dobra, śledź architekta i zdobyć plany. Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Yeah, thanks a lot. Uwaga, zrobię teraz chwilowe cięcie. Dobra, ja to z powrotem możemy kontynuować. Tak, lubię chciałem coś zrobić, ale wszystko jest okej, możemy dalej kontynuować ten odcinek. No to właśnie, teraz Stanley musi śledzić tego architekta, żeby zdobyć plany, no i będziemy już powoli planować ten napad na FIB. Będziemy właśnie napadać na ich siedzibę, żeby usunąć pewne brudy na Steve'a Keynesa. Rotowicz tam znowu ma jakieś problemy i wykorzystuje nas, żeby się tych problemów pozbyć. Okej, rozumiem, że powiedziałem jedną z tych wind. Rozumiem, że troszkę blizę podejdę. Okej, okay, no i najrozsądniej będę go właśnie obezwładnić w którymś miejscu chyba. Dobra, najlepiej to będzie zrobić w jakimś ustronnym miejscu, gdzie on będzie całkowicie sam. Ej, kurde. Skapnął się chyba. Dobra, opuść plac budowy. No i to się mówi, że chyba jednak nas będą chcieli dorwać. Te ich miny do końca się zarytują, bo coś jest nie tak, albo i nie. No niby go w miarę po cichu załatwiłam, choć no wydaje mi się, że chyba jednak może być problem. Ale zobaczymy. Szybko uciekamy, no i zobaczymy. Ja to mogę ewentualnie schować, bo zaraz ja schowam tą walizkę. O, dobra, udało się to na cicho zrobić. Bo właśnie nie mogę to zrobić na głośno, wtedy by mnie policja goniła, tak proszę bardzo. Udało się to zrobić bez policji. Bardzo dobrze. Znowu mi chyba film w Rosji zablokują za tą piosenkę, no ale I don't care. Już mówiłem zresztą, że nie zależy mi na tym, żeby Rosjanie mnie oglądali. Jak patrzyłem na oglądalność, to oczywiście oglądają mnie głównie Polacy. Tylko też ludzi z Niemiec, no i to jest jakiś procent Stanów Zjednoczonych. No, może się ten procent Stanów Zjednoczonych to jest raczej Eredin, no bo on pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Gdzieś kiedyś widziałem taki komentarz gdzie to pisał, że on pochodzi z Ameryki. No ale dobra. No i to jest IC w sumie, do tego się zalica. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. No, będą nas jeszcze wykorzystywać na pewno, albo się nas pozbędą. I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know,
earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now, Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? I właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że zwaliłem pewną sprawę, mianowicie niestety nie zapisałem gry za tą misją. No ale dobra, mamy zapis, że sprzed tej misji rodzinne pojednanie, więc ewentualnie zrobię tak, że tą misję rodzinne pojednanie jeszcze raz wykonam, to już wyjadą poza nagraniem. No i potem zrobię jeszcze raz tą misję i pokażę wam obydwie opcje, ale moją oryginalną opcją to będzie opcja B, czyli was przez dach. Of course. You'll need a hacker, a gunman and a driver. The hacker won't come in with you, but they'll help you break the system, talking you through the process from a remote location. Dobra, to weźmiemy w takim razie Rickiego. Ricky, I know he didn't do so good at the jewelry store, but he's probably gotten better, and he's still the same price. I don't know how long it'll take you to get into the network. The gunman's there to buy you the time you need. Tutaj jak najbardziej weźmiemy Buckiego po raz kolejny. He's my go-to guy. I ain't changing that now. The driver will be waiting outside on getaway. They'll source a vehicle, so bear that in mind. This girl, Taliana, she's supposed to be good, and she'll work for way less than she's worth, if you believe that. No właśnie, mnie to za jednak warto będzie ostatecznie obdział, sami do tego się przyda. I'm not gonna pass her up. Okay, that all look good to you? You are robbing the FIB here. No wiem. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright, shit, hit. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. Well, as long as he can't do it without us. Zrobimy tak właśnie w kolejnym odcinku fabularnym. Już sobie będziemy robili ten skok, bo właściwie już w tym podejściu będziemy mogli od razu ten skok zrobić. No i to sobie po nagraniu sobie pogram jeszcze raz na tamtym moim drugim sejfie. Żeby ponownie zrobić również te... No, żeby ponownie zrobić tę misję, no i żeby wybrać tą opcję A. A grę przygotowanie sobie to zrobię poza nagraniem, bo te przygotowanie możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Do opcji A właśnie. Na przykład bardzo sobie możecie to zobaczyć, a jedynie pokażę wam obydwa podejścia. No ale dobra. Teraz będę czekać na telefon, bo sobie co będzie telefon Tracy niebawem. Jest to będzie taka misja dla niej. Czekajmy, czy to się znowu próbujemy, bo w wszystkich naszych wzrotach i upadkach nie mogłabym się tak po prostu poddać. Jedać okropne i nigdy się nie zmienić, ale na twoim pogrzebie, bo tego na pewno doczekam, chcę być stać jako twoja żona. Przestań mnie zdradzać. Sama zdrada z go. Jadać zdawać się z podejrzanymi ludźmi i ładować się w takie tarapaty. Niech wróci gruby, depresyjny człowiek, którego kocham. Dobra, bądź najlepszą sobą. Tak mówię w radiu, będzie to roboty, albo zrób coś pozytywnego. Bądź dla dzieciaków wzorem, lepszym wzorem. Tak, bo ty to jesteś taki super wzorem, że normalnie palce lizać. Wiecie co, nie chcę mi z tego drużać sprzedać, bo to takie pierdoły pisze. Zaraz mnie głowa od tego boli.
Głowa mnie boli od stania tego. Chodzimy. No właśnie, możemy to mi się zrobić, ale to zrobimy sobie w kolejnym odcinku fabularnym i również taki kolejny odcinek pokazywał to z drugie podejście do tej misji. No to jest wybiór takiego między innymi jako strzelca i myślę, że chyba też tego Gustawę wezmę, bo to i tak będzie opcjonalne podejście, więc mogę wziąć dwóch dobrych strzelców, bo to właśnie dwaj strzelcy będą chyba wymagani. No chyba dwaj strzelcy. Nawet taki będzie i jakiś wymagany strzelca i kierowca. No to wezmę ewentualnie też tą Tatianę. Dobra, no teraz tak. Ja sobie zapiszę, powiedzmy, z... Dobra, tutaj mam tą grę zapisaną ostatnio, więc tutaj nie będę tego stanu zapisywać, bo jest mi potrzebny. Zapiszę sobie grę w tym miejscu. Powiedzmy, tam tutaj nie zapisywałem. No i teraz pytanie, czy Trace zadzwoni? Może ja do niej zadzwonię. Zmieniła wiadomość SMS-ową, szkoda. No, teraz dzwoni. Daddy, I'm in trouble. What is money? Drugs? Your mother. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Dobra, szybko to zrobimy, ale widzicie, to jest właśnie to, o czym mówiłam kiedyś, że ona tak narzeka na tego Michaela, no ale gdy potrzebuje pomocy, to się już do niego odezwie. Właśnie w taki sposób Rockstar przedstawia, jako taką hipokrytkę, jakby nie patrzeć. No i to jest coś, co mi się nie podoba. Serio, to jest jej samochód, naprawdę? No treści ma samochód, a Jimmy nie ma. Ech, nie, co mam pokazywać, ta dialog jest strasznie krzyżowate. No, będziemy go teraz przez jakiś czas szukać. Dobra, nie będę go zabijać, bo jest co to rozściecy. Dobra, nie będę strzelać, bo to mi się jakoś przestraszy. Dobra,
it. I'm going. I'll never come back. I'm an addict. Dobra. Nie będę go zabijać. What happened? Did you kill him? Of course not. I don't do things like that. But I don't think he'll bother you again. Dobra, zabierz treść do domu. No też sami nie będę się musiał martwić telefonem od niej, będę się mogła skupić na graniu na giełdzie. Poza nagraniem. The fan club's gone national. That's amazing PR, Pop. I might. Hey, stop it. Be careful next time. Would you mind if I leaked this? Leaked what? I thought we had you potty trained two decades ago. Ew, I meant bleed it or something. No bleeder, no life invader, no whatever else you got. Being this public with your life is what got you into this situation. But it'll really boost my profile. You got creeps stalking you. I'd say your profile is plenty boosted already. We've dealt with that crazy. You don't have to drive like a maniac. I'm a little keyed up, okay? I need to wind down. Maybe speeding and hitting people and swerving all over the place isn't the best way to relax. Just saying, hashtag. Maybe it's the quickest way to get somewhere where I can relax. Where? The grave? Death row? I know what I'm doing, baby. Just calm down. I think you're the one who needs to calm down, you maniac. No wonder I need medicating. Thanks, Daddy. Bye. I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Ej, dobra, nie chcę mi się nawet tego komentować, bo to jest po prostu synata. Rockstar, co za ciebie narobili? Każda misja z tą rodziką McKellar jest tak zanująca. Dobra. Grudzę już z robotą dla McKellar skończyliśmy. Mogę teraz wrócić do Franklina i zobaczymy. Dostanę mezek jakiś telefon. Już to już chyba o tym będę musiał kończyć, bo mam coś 7 minut. W sumie już nawet nie zwracam uwagi na te ściny z drugiej strony, więc będą to będą. Pojedziemy spotkać się z tym Trevorem, mam nadzieję, że odwiedzę. Dobra, to co mogę zapisać? Bo to jest ten save, który dopiero co robiłam. Dobra, może wreszcie Trevor się będzie chciał spotkać. No serio, dalej zajęty jest? No co on takiego tam robi? Już nie wiem, co mu coś zrobić, żeby się wreszcie chciał spotkać. Dobra, to zadzwonimy do... Michaela już nawet nie zbacam na te ściny. Bo kto wie, być może jest taki... W sumie teraz chyba będę miał robotę z nim do zrobienia, to nie, chyba nie będzie chciał jechać gdzieś. A nie, dobra, okej, okay, no możemy jechać. Gdzieś, mimo tego, że mamy wspólną robotę. Oto widzicie, z Michaelem mogę, nie? Ale z Trevorem z jakiejś racji nie mogę i ciągle twierdzi, że jest zajęty. A to nie bez jakiej racji. Czemu on jest zajęty? Bo ja już sama nie wiem w sumie. Dobra, zrobimy to, a kolejny odcinek, jeszcze co to w kolejnym odcinku jest kolejność na Trevora i zrobimy to mi się pobosą dla niego, potem... Pogramy jest trochę Franklinem, myślę. Mam nadzieję, że Franklin będzie miał tą misję dla Raula, no. Skoro ja w takim tempie, to ja się niestety obawiam, że z kimś dla Raula nie pokazał w zakłacenie gry. Bo jest naprawdę jesteśmy blisko końca, no zresztą... Wystarczy tylko spojrzeć na statystyki. Mam 59 misji. Czego tylko jednego hobby mi brakuje? Nie wiem, co jeszcze muszę zrobić, żeby mieć to ostatnie hobby zalicone. I to mnie martwi. No bo już skok jest spadek, ono zrobiłam. Więc co bym tam jeszcze mogła zrobić ewentualnie? Więc naprawdę nie wiem. Dobra, pojedziemy z nim się nachlać. Tak z ciekawości, czy się spotkam, bo chcę sprawdzić, co może jest, jakie dialogi będą między nimi. You got something to say. Say it. You mean about you and Trevor? Huh. I don't got nothing to say. It's between you two. Hey, I hear it in your voice. He spoke to you. You think I was out of line. I wasn't. I don't think nothing. I ain't getting involved, man. You ain't no angel.
all right? You're a bad cat. On a normal scale, you're one of the worst. All right. So am I, okay? I'll put my hand up, but Trevor's a whole different level. Trevor's worse. Worse than you, worse than me. So when it came to choosing, there really was no choice. If there was no choice, then don't choose, man. You could have stayed. I knew you had something to say. Get over it. It happened. I ain't thinking about it. But you clearly are, bro. It's clearly on your mind. No, prawie racja. Ale właśnie, no jest parę dyskusji z nim teraz na temat Trevora. No i kurde, też moglibyśmy poza perspektywę Trevora, ale nie mogę się do niego zadzwonić. Ja sobie, no on się nie chce ze mną spotkać. Nie wiem czemu, nie wiem co jest spowodowane. Zaraz niby ciągle zajęty. No a Frankie z kolei będzie twierdził, że w nasył nie jest. Więc no ja tego nie rozumiem, co jest spowodowane tym, że nie mogę się w ogóle spotkać z Trevorem jako Franklin, albo z Franklinem jako Trevor teraz. Ja na kolejny odcinek myślę, że znowu poświęcę trochę dla Franklina i trochę dla Trevora, bo to wie, być może jeszcze będą jakieś dialogi z Lamarem u Trevora. No ale też będę miała tego save'a, drugiego wiadomo, który to... Na którym już sobie zrobię również przygotowanie do tej apci A, jeśli chodzi o ten napad na FIB, bo to będę chciał wam pokazać. Dobra, no Franklin, wy coś wiecie już? Dobra, wy coś wiał. No i dalej ten cały Raul nie dzwoni, no kurde, no. 6 mi dla niego została. On dalej nie dzwoni niestety, i to jest problem. Ewentualnie zrobimy tak, że jeśli ja zakładam grę, no to ja wam jeszcze będę ewentualnie robić osobno odcinki z Franklinem, bo ja chcę wam to z kimś dla rola pokazać, ja wam to kimś pokażę. Nawet gdybyśmy wtedy się skończyli fabułem. Mogę jeszcze ewentualnie tak zrobić. No bo w sumie jeśli chodzi o spadkowe zadanie, to za bardzo ich nie ma w mieście, ewentualnie na pustyni jakieś są. No to wiecie, to są miejsca, ale to takie zdarzenia w stylu, ktoś mi ukradł kasę. No nie, Trevor, nie! Nie, Trevor! Tylko nie to! Akurat znowu musiał się, musi mieć pościg z policją, no Trevor, kurwa. To są momenty, gdzie najbardziej go nienawidzę. To się na niego psałącamy, a nagle policja go goni i musimy uciekać przed policją teraz. No i Trevor, człowieku. I know my rights, officers. I took a night class in criminal law. I'll represent myself and I'll sue you for damages. No tak, świetnie, z dwóch stron mnie zauważą, nie! Dorwą mnie, Trevor, jedź na tą wzgórze. Nie, 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 nie. Dobra, chyba nie zauważą. W ostatniej chwili udało mi się uciec. Przed ich radarami. Chyba muzyka z GTA San Andreas. Dobra, zgubiliśmy ich. To sprawdźmy Franklina. Okej, to przynajmniej dostałem kolejne 5000 jako Trevor. Ale sprawdźmy tego Franklina wreszcie. No nie wiem, w drugą stronę zadziała teraz nagra, ale... Nie no, zajęte! Teraz zajęte! A teraz pewnie odwiedzę, ale znowu będzie twierdził, że się nie spotkamy. Bo nie ma nastroju. No kurwa mać! Co zrobić, żeby się oni wreszcie chcieli spotkać? Zresztą mi się to zbugowało chyba. A nie chcę się spotkać z Trevorem zbyt późno, bo będzie taki moment, kiedy on się pogodzi z Michaelem, no i wtedy już nie będę miał tych dialogów. Hey, Lamar, you're hanging out with me. Alright, dude, okay. No jedziemy na spotkanie z Lamarem, już nie zbacam na te ściny.
Ale kto sprawdzi, co jest, jakie dialogi z Lamarem będą? A kto wie, być może będą. I to sobie zrobimy. Ja się potem samotę na Michaela i będę jako Michael inwestować sobie na giełdzie, poza nagraniem. Chociaż no też na pewno dzisiaj porobię te misje ponownie. W sumie tam nie mam za wiele do zrobienia, no ewentualnie jeszcze raz zrobię to rodzinne pojednanie. Zrobię te przygotowania do tej opcji A, no i to tyle właściwie. Więc za wiele roboty nie będę miał, kto wie, bo nawet nie będę musiał robić tego rodzinnego pojednania. No bo tak, wyrajcego. No właśnie, wyrajcego mam tutaj ten zapis. Dobra, idziemy do paru z nim. Okej, okay, coś z Lamarem już nie ma dialogów u Trevora. Już nie ma rozmów między nimi. No, czyli wycofałem w takim razie wszystkie tematy, no okej. Okay. No kto wie, może Isaac Frank będzie miał jakieś tematy do pogadania z Lamarem. Jest w sumie, kto wie, co teraz nie będzie może jakichś nowych tematów z Jimmy też. Z Jimmy, z Franklinem. Gdy się będę spotykać z Jimmy, to też być może będzie możliwe. Ta muzyka z Gita Sandra zrobi nostalgię. O, pociąg jedzie. Dobra, na Trevor, może wreszcie wytrzeźwieć. No Trevor. Okej, okay, w końcu. Wytrzeźwiał. Dobra, to sobie zamy Lamara, przechodzę się na Michaela i zakończymy już ten odcinek. Na kolejny odcinek właśnie poświęcę na Trevora chwilę, żeby wykonać tą misję poboczną. To w sumie chyba będzie ostatnia misja u nieznajomego i dziwaka. Odrywacie znowu misję od Aimer N. I również tam coś jako Franklin mam nadzieję uda mi się porobić. Sprawdzę, to jest to są jakieś dialogi z Lamarem u Franklina. Będzie może będą jeszcze. No i to w sumie warto było sprawdzić, co może to będą jakieś dialogi z Jimmy też. No i z Michaelem jeszcze. No niestety na razie póki co nie mogę się spotkać z Trevorem jako Franklin. Dobra. Się jest psując na Michaela i kończymy. Mam nadzieję, że Michael będzie w domu. Przepraszam bardzo, co on robi na pustyni? Nie wiem, czemu on tu przyjechał. Ale bardzo mi się ogólnie jego położenie nie podoba. Mam nadzieję, że Franklin będzie w lepszym położeniu. Okej, okay, no Franklin na co jest w domu. Bardzo dobrze. Dobra, Franek, przezbij się. A, zaraz widzę z tej strony, nie da rady. Ale byłaby trochę lipa, gdyby teraz akurat zadzwonił. Trochę zły moment w tym momencie, by wybrał.
Ale dobra, ja mam nadzieję, że teraz znajdę Michaela w domu wreszcie. Okej, okay, no teraz na to, co jest w domu. Hey, listen, baby, that was great. I gotta run now, okay? All right, bye, babe. Wow, teraz sobie grają w tenisa. No dobra. No to wiem, Azek. Teraz będą jakieś spotkanie z Amandą i z Jimmy Test, to będą nowe dialogi. No w sumie to też się z tobą posprawdzać może. Na razie. Na razie to ja idę do pokoju Michaela. I zakłócamy sobie odcinek. No dobrze, więc to będzie na tyle. W kolejnym odcinku będziemy robić ten zespół głosu jako Franklin Trevor. Na chwilę obecną na końcu, to będzie na tyle. Bywajcie.